Cześć, kochani. Chciałam się z Wami podzielić dzisiaj takim słowem, które bardzo mocno dotknęło mojego serca ostatnio. I wierzę w to, że mam się nim z Wami podzielić. Chodzi o pewną łagodność, która wierzę, że jest bardzo miła Bogu i potrzebna każdemu z nas. I to jest list do Tytusa, rozdział trzeci. Gdzie Bóg mówi tak: przypominaj im, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu. Nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Nauka to godna wiary i chcę, abyś z całą stanowczością o tym mówił, że ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Unikaj natomiast głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo mojżeszowe. To jest jeszcze raz list do Tytusa, rozdział trzeci. A takie szczególne słowo to przypomina im, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu. Nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wierzę, że to jest taki czas, w którym muszę sobie tylko schować Biblię i was zabiorę też kawałek tutaj na spacer. Wierzę, że to jest taki czas, w którym Pan bardzo mocno wkłada w moje serce to, żeby modlić się za wszystkich tych, którzy są, jak to słowo mówi, taką władzą zwierzchnią nad nami, czyli za naszych kapłanów, za naszych koordynatorów we wspólnocie, za rząd. Tu, gdzie mieszkamy, w tym kraju, gdzie mieszkamy, a także wszystkie takie osoby decyzyjne. Wierzę, że to jest bardzo miłe Bogu, kiedy my się modlimy za tych, którzy właśnie podejmują różne takie decyzje. Dlatego, że Biblia też mówi o tym, że od ich powodzenia zależy nasze powodzenie. Także wierzę, że to jest bardzo, bardzo ważne w tym czasie, żeby właśnie modlić się za wszystkich tych, którzy są ponad nami. Jest to, uważam, bardzo ważne i bardzo mocno Duch Święty mnie do tego ponagla w tym czasie. I też wierzę, że mam się z Wami podzielić tym, że jest Bogu bardzo miła łagodność. Łagodność, która łagodzi gniew. I która sprawia, że te wszystkie spory, które czasami na przykład mamy w rodzinie o politykę, czy to są tak naprawdę spory, które są niepotrzebne, które budzą rozłamy, tak samo we wspólnocie. Dlatego wierzę, że Bóg tak mocno ponagla moje serce, żeby o tym mówić, żebyśmy tak jak Biblia o tym mówi, że troszkę tracimy światło, jesteśmy w tym tunelu, gdzie kręciliśmy oblubienicę. I wierzę, że to jest tak szczególnie
ważne dla chrześcijan, żeby, tak jak Biblia mówi, żeby wasza łagodność była znana wszystkim. Czy twoja łagodność jest znana wszystkim? Czy jesteś tym, który wprowadza pokój i jedność tam, gdzie jesteś? Czy jesteś tym, który zawsze wprowadza niepokój, który powoduje różne spory, rozłamy we wspólnocie, dlatego że wierzę, że Bóg szuka teraz takich ludzi, którzy wiedzą, jak być łagodnym. Także ja się teraz chcę za Ciebie też pomodlić o to, żebyś był taką osobą, dlatego że to jest, wierzę, bardzo miłe dla Boga, żebyśmy byli Jego światłem i solą, to potrzebujemy tego. Nie chodzi o to, żeby się na wszystko zgadzać, bo nie mamy się zgadzać na grzech, ale czasem nasze oczekiwania powodują, że my niestety i nasza gwałtowność, i nasz taki impulsywny charakter powoduje to, że ta łagodność gdzieś zanika. I wierzę, że miałam o tym przypomnieć. Także, Ojcze, ja Ciebie proszę w imię Jezusa, żebyś teraz tchnął swojego ducha w tych, którzy mnie teraz słuchają. Żebyś Ty, Jezu, przyszedł z darem łagodności i też takiego podporządkowania się zwierzchnim władzom dla tych, którzy są nad nami w pracy, w kościele, we wspólnotach. Proszę Cię, Ojcze, w imię Jezusa, żebyś dał nam nowe serce, żebyś dał nam nowe serce z ciała, które jest do tego zdolne, którym nie rządzą emocje, nie rządzi odrzucenie, gniew, ani niepokój, ale proszę Cię, Duchu Święty, żebyś teraz wlał w każde serce, które słucha tego filmiku, Twój pokój, Twoją łagodność, Twoją miłość, Twoją radość, Twoją mądrość. Przyjdź, Duchu Święty. Zachęcam też do takiej modlitwy za tych, którzy są nad nami, czyli za różne osoby, które są, powiedzmy, że przy jakiejś tam władzy czy przy przywództwie. Modlę się też, Ojcze, do Ciebie w imię Jezusa. Za wszystkich tych, którzy są na przodzie, którzy są liderami wspólnot, za wszystkich kapłanów, za też nasz rząd w Polsce i w Anglii, żebyś Ty, Ojcze, wylał Twojego Ducha Świętego, żebyś Ty, Panie, wylał Twoje dary mądrości, Twoje dary pokoju, takiego dobrego i mądrego przywództwa. Proszę Cię, Ojcze, za to, żebyś też właśnie dał taki dar prowadzenia Bożego dla naszych rządów w Polsce i w Anglii. I zachęcam Ciebie również do tego, żeby się modlić za właśnie tych, którzy są nad nami, dlatego że jest to bardzo miłe dla Boga. I wierzę też w to, że od powodzenia właśnie tych osób zależy nasze powodzenie. Także pozdrawiam Was serdecznie. Jest piękny dzień. Zobaczcie, w Londynie jesteśmy przy parku niedaleko, gdzie mieszkam. I tylko się chciałam tym z Wami podzielić. Wierzę, że to jest ważne. I mam nadzieję, że komuś przyniesie też pokój w sercu i taką łagodność, która jest dobra, mądra i wierzę, że każdemu z nas potrzebna. Trzymajcie się, hej!